Cześć! W dzisiejszym treningu nieco bardziej skupimy się na wzmacnianiu ciała, na wzmacnianiu mięśni głębokich. Zacznijmy od rozgrzewki. Ustaw stopy na szerokości bioder, wyprostuj kręgosłup. Wdech, unieś ręce wzdłuż głowy, wydech obszernymi łukami, opuść w dół. Wdech nosem, wyjdź w górę, wydech, opuść ramiona. Trzy oddechy, wdech, góra, wydech, dół. I dwa, wdech, góra, wydech, dół. Raz jeszcze, unieś ramiona wzdłuż głowy i opuść w dół. Przenieś ręce do boków ciała, utrzymaj miednicę w samym środku. Na wydechu wykonaj delikatny skłon do lewego boku, na wdechu wróć do środka, na wydechu skłon do prawego i wdech, wróć do środka, wydech lewo, wdech, wracasz, wydech prawo. I wdech, wracasz. Cztery, wdech, trzy, wdech, dwa, wdech i jeden, wdech. Opuść dłonie na biodra, utrzymaj kolana lekko zgięte, zapracuj samą miednicą. Wydech, podwiń miednicę pod siebie, aby na wdechu pochylić ją w przód. Wydech, podwiń miednicę pod siebie i na wdechu pochyl do przodu. Czyli wykonujesz tyłopochylenie i przodopochylenie. Miednicy, tyłopochylenie i przodopochylenie. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech. Zauważ, że tutaj odcinek szyjny i piersiowy są prawie że nieruchome. Pracuje miednica i pracują dolne plecy w odcinku lędźwiowym. Niech to będzie płynny ruch kołysania miednicą. Jeszcze kilka razy wydech, wdech, wydech i wdech, wydech. Wdech, wydech, wdech. Zatrzymaj miednicę w środku, wyprostuj ręce do boków ciała. Na wydechu podwijając miednicę zaokrąglij cały kręgosłup. Na wdechu powoli wróć do jego wyprostu. Na wydechu zaokrąglij plecy. Na wdechu wróć do wyprostu. Aktywuj brzuch, podwijaj miednicę pod siebie, aby odcinek lędźwiowy również się zaokrąglił. Szyi nie napinaj, pozwól, żeby szyja była rozluźniona. Głowa opadała luźno w dół między ramiona. Cztery oddechy. Wydech cztery. I wdech wracasz. Świetnie. Wydech trzy. Wdech powrót. Wydech dwa. Wdech powrót. Wydech jeden. Wdech, powrót, opuść ramiona. OK. Ustaw stopy na szerokości bioder, wydłuż kręgosłup, wdech. Wydech bardzo powoli, kręg po kręgu, zroluj się w dół. Rozluźnij szyję, rozluźnij ramiona. Przejdź do swobodnego zwisu. Zatrzymaj dłonie tuż nad matą. Wdech i wydech od dołu do góry. Kręg po kręgu, prostujesz kręgosłup. Szyja, głowa. Na samym końcu wdech i wydech, rozluźnij szyję, rozluźnij ramiona, zroluj się swobodnie w dół, kręg po kręgu, wdech i wydech od dołu do góry, wracasz do pionu, szyja, głowa na samym końcu, wdech i wydech bardzo powoli, kręg po kręgu, rolujesz się do dołu. Zegnij kolana, postaw dłonie na macie, wykonaj trzy kroki w przód i przejdź do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, barki cofnięte. Ponownie łagodne ruchy. Wydech, zaokrąglij plecy. Wdech, wejdź w pozycję przeciwną. Wydech, zaokrąglij plecy. I wdech, delikatny przeprost. Wydech, cztery. Wdech, unieś mostek i wydech, trzy. Wdech, unieś mostek. Wydech, dwa. Wdech, unieś mostek i wydech, jeden.
Wróć do środka, złącz stopy i kolana. Cofnij barki, wyprostuj kręgosłup. Nie pozwalaj, aby lędźwie zapadły się w dół, aby głowa opadła poniżej linii tułowia. Utrzymaj aktywny brzuch, cofnięte barki, zadrzyj palce stóp i bez żadnego ruchu w kręgosłupie unieś kolana centymetr w górę. Na wydechu tylko odchyl kolana nieco w lewą stronę. Na wdechu wróć do pionu. Wydech prawo i wdech środek. Wydech lewo, wdech środek. Wydech prawo, wdech środek. Kolana przemieszczają się tuż nad matą. Nie unoś ich zbyt wysoko. Obręcz barkowa jest nieruchoma. Głowa nie opada jeszcze po jednym razie. Wydech lewo, wdech wracasz. Wydech prawo, wdech wracasz, odstaw kolana. Połóż wierzch stóp na macie i wycofaj pośladki w tył. Wdech nosem, wydech ustami, powoli wróć do klęku podpartego. Dłońmi pod barki, kolanami pod biodra, wierzchem stóp na matę. Ponownie zaokrąglasz plecy i delikatnie je przeprostowywujesz. Powoli zaokrąglasz kręgosłup i wchodzisz w pozycję odwrotną. Trzy razy nie napinaj szyi i nie zadzieraj głowy. I dwa, wydech. I wdech, wyjdź w górę. I jeden, wydech. I zatrzymaj się w środku, cofnij barki, wydłuż kręgosłup, aktywuj brzuch. Raz jeszcze zadrzyj palce stóp i dźwignij kolana tuż nad matę. Utrzymaj je tuż nad matą, wydłuż kręgosłup. Oddychaj, wdech nosem, wydech ustami. Dołącz krótkie, pulsacyjne wznosy kolan. Unosisz kolana centymetr w górę i obniżasz centymetr w dół. Oddychaj regularnie, wdech nosem, wydech ustami, 4, 3, 2, 1, powoli odstaw kolana, złącz stopy, rozszerz kolana do boków i wycofaj pośladki w tył. Połóż czoło na zaplecionych dłoniach. Pozwól, żeby barki, nadgarstki nieco odpoczęły, rozluźnij brzuch. Rozluźnij klatkę piersiową. Wdech, wydech. Unieś czoło ponad dłonie, postaw przedramiona na macie. Równolegle do siebie. Oddal barki od uszu. Połóż lewą dłoń na potylicy. Na wydechu wyjdź lewym łokciem ku górze, rotując kręgosłup i otwierając klatkę piersiową. Na wdechu powoli wyjdź z rotacji. Na wydechu unieś lewy łokieć do sufitu. Na wdechu wróć. 4 razy, rotacja, 4. Wracasz na wdechu. I rotacja 3. I wracasz na wdechu. I rotacja 2, góra. Wdech, powrót. I 1, utrzymaj łokieć w górze, ściągnij łopatki, otwórz klatkę piersiową. Oddychasz naturalnie, wdech nosem, wydech ustami. 4, 3, 2, i 1, wyjdź z rotacji. Lewe przedramię wraca na matę. Prawa ręka dłonią leży na potylicy. I na wydechu unieś prawy łokieć ku górze, wchodząc w rotację, otwierając klatkę piersiową. Na wdechu powoli wróć. Wydech, łokieć wędruje w górę. I wdech, wraca. 4 razy, wydech, rotacja, 4. I wdech, wracasz. Wydech, rotacja, 3. I wdech, wracasz. Powoli, 2 razy, wydech, góra. I wdech, dół. I wydech, góra. I wdech, dół. Powróć prawym przedramieniem na matę. Wykonaj wdech. Na wydechu zaokrąglij plecy, wróć do klęku podpartego.
Dłońmi pod barki, kolanami pod biodra. Złącz stopy i kolana, cofnij barki wzdłuż kręgosłup. Na wydechu wycofaj pośladki w kierunku lewej pięty, ale nie odkładaj ich całkowicie. Aktywnym brzuchem zatrzymujesz ten ruch. Następnie wróć barkami ponad dłonie. Wydech, wycofaj pośladki do prawej pięty i wróć. Wydech, wycofaj pośladki w lewo, wróć na wdechu. Wydech, wycofaj pośladki w prawo i wróć na wdechu. I tak naprzemiennie. Raz pośladki wędrują do lewej, raz do prawej pięty. Brzuch jest cały czas aktywny, jeszcze 4 razy. Głowa w linii tułowia nie zmienia ustawienia. 4, 3, 2, 1. Okej, pięknie. Siadamy na macie. Stopy ustawione są na szerokości bioder. Kręgosłup wydłużony, wyprostowany. Nie zaokrągla się na razie ku tyłowi, tylko jest prostopadły do maty. Opuszki palców połóż na udach pod kolanami. Utrzymaj aktywny brzuch, ale szyję rozluźnioną. Na wydechu podwiń pod siebie miednicę, zejdź na kość krzyżową. Na wdechu powoli wróć do pionu, wyprostuj kręgosłup. Wydech, podwiń miednicę schodząc na kość krzyżową, na wdechu powoli wróć do pionu, wyprostuj kręgosłup. Wydech, podwiń miednicę, wróć do pionu, wyprostuj kręgosłup. Wyprostuj ręce ku przodowi. Ponownie na wydechu zejdź na kość krzyżową, na wdechu powoli wróć, wyprostuj kręgosłup. Wydech, podwiń miednicę, zejdź na kość krzyżową i powoli wróć, wyprostuj kręgosłup. Raz jeszcze podwiń miednicę i zatrzymaj się na kości krzyżowej. Dolne żebra schowane, ściągnięte są do jamy brzusznej. Brzuch jest aktywny, barki rozluźnione, szyja rozluźniona. Utrzymaj tą pozycję. Na wydechu tylko wycofaj prawy łokieć w tył, skieruj wzrok za łokciem. Na wdechu wróć ręką do przodu. Wydech, lewy łokieć wędruje do tyłu i wdech wraca do przodu. Wydech 10 i wdech. Wydech 9 i wdech. 8. Wdech. 7. Wdech. 6 razy wydech. Wdech. I 5 wydech. I wdech. Tylko 4. Prawy łokieć tył. Wracasz do przodu. I 3. Lewy łokieć tył. I wracasz do przodu. I 2. Prawy łokieć tył. Wracasz. I lewy łokieć tył. Wracasz. Zatrzymaj się. Ciężar ciała jest na górnej części pośladków, w okolicy kości krzyżowej. Barki luźne, szyja luźna, jeszcze jeden spokojny wdech. I na wydechu bardzo powoli, kręg po kręgu, cały kręgosłup połóż na macie. Od dolnych do coraz wyższych kręgów, na samym końcu potylicę. Wyprostuj nogi, wyprostuj ręce, rozluźnij brzuch i wydłuż całe ciało. Sięgnij rękoma, nogami w przeciwne strony. Przeciągnij się mocno. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Ręce wracają wzdłuż tułowia, a stopy na matę. Dobra. Utrzymaj miednicę neutralnie. W naturalnym ustawieniu kość krzyżowa leży na macie, z tyłu pleców dolne żebra i odcinek piersiowy leży na macie, a pod lędźwiami jest malutka przestrzeń i ta przestrzeń nie ma prawa się ani zwiększyć, ani zmniejszyć. Lędźwie nieruchome, brzuch aktywny. Powoli unieś ku górze prawą nogę i wyprostuj ją w kolanie. Stopa flex, obniżasz nogę do maty, stopa point, unosi
podnosisz nogę do góry. Lędźwie zupełnie nieruchome. Dół i góra. Pracuj stopą. Zadzierasz palce stopy i obciągasz palce stopy. Zadzierasz palce stopy i obciągasz palce stopy. Sześć. I góra. Miednica się nie kołysze. I góra. Cztery. Góra. Trzy. Góra. Dwa razy. Dół. Góra. Jeden. Góra. Zegnij kolano. Odstaw stopę. Upewnij się, że miednica jest w neutralnym ustawieniu. Cały czas tym samym, że brzuch jest aktywny, płaski. Unieś lewe kolano i wyprostuj lewą nogę w kolanie. Stopa flex. Obniżasz. Stopa point. Unosisz. Stopa flex. Obniżasz. Stopa point. Unosisz. Miednica stabilna, nie kołysze się. Pracujesz tylko nogą. Obniżasz. I unosisz. I sześć. Góra. Pięć. Góra. Cztery. Góra. Trzy. Góra. Dwa. Góra. Jeden. Góra. Zegnij kolano. Odstaw stopę. Napnij pośladki. Wyjdź biodrami w górę. Pozwól, żeby biodra się otworzyły, wyprostowały. Wykonaj spokojny wdech, spokojny wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Powoli przenieś ręce wzdłuż głowy. Jeśli możesz, połóż ramiona na macie. Jeszcze jeden wdech i na wydechu kręg po kręgu od góry do dołu zroluj kręgosłup na matę, po czym wrócisz rękoma na matę. Rozluźnij na chwilę całe ciało, wykonaj spokojny wdech, spokojny wydech. Wykonaj kołyski miednicą w przodopochylenie i tyłopochylenie. Przyklejasz i odklejasz lędźwie tuż nad matę. Łagodne, płynne ruchy kołysania miednicą. Powoli zatrzymaj miednicę w samym środku. Dolne żebra schowane do jamy brzusznej. Brzuch nie unosi się do góry. Unieś jedno kolano do góry, unieś drugie. W lędźwiach nie ma żadnego ruchu. Na wydechu prostujesz i obniżasz prawą nogę. Na wdechu unosisz, zginasz. Wydech prostujesz i obniżasz lewą. Unosisz, zginasz. Prostujesz i obniżasz tylko do tego momentu, do którego jesteś w stanie utrzymać nieruchomy odcinek lędźwiowy. Kiedy czujesz, że lędźwie za wszelką cenę chcą oderwać się do góry, powędrować wysoko w górę ponad matę, to nie obniżaj tej nogi już niżej. Pracuj tylko w komfortowych, bezpiecznych dla ciebie zakresach ruchu. Zwiększymy tempo. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. A teraz, kiedy zginasz jedną nogę, prostujesz drugą, czyli jeszcze nieco intensywniej. Hop i hop i hop i hop i hop. Osiem. Zmiana. Oddychaj. Siedem. Zmiana. Sześć. Zmiana. Pięć. Zmiana. Cztery. Zmiana. Trzy. Zmiana. Dwa. Zmiana. Jeden. Zmiana. Zegnij kolana i zbliż do siebie. Spokojny wdech, spokojny wydech. Chwyć dłońmi za kolana, wykonaj krążenia kolanami do zewnątrz. Rozluźnij brzuch. Pozwól, żeby dolne plecy kołysały się po macie. Raz lędźwie się do niej przyklejają, a raz się odklejają. Płynne kołysanie. I w drugą stronę. Stopy cały czas złączone. Niech to będzie taki przyjemny automasaż kręgosłupa lędźwiowego. Obejmij kolana rękoma i pokołysz się jeszcze chwilkę do boków. Z lewego biodra na prawe, z prawego na lewe.
zatrzymaj się w środku, odstaw jedną i drugą stopę. Oddal stopy kawałeczek dalej od siebie, jakieś 10 cm dalej od swoich pośladków. Zadrzyj palce stóp do góry i pozostaw stopy na piętach. Dłonie połóż na przeciwnych barkach, krzyżując przedramiona na klatce piersiowej. Łopatki zostają na macie. Brzuch jest aktywny, pośladki mocno pracują. Na wydechu napinasz pośladki, unosisz biodra. Na wdechu rozluźniasz, obniżasz tuż nad matę. Unosisz, napinasz, rozluźnisz, obniżasz. Wydech, wdech, wydech, wdech. Pracujesz w rytmie oddechu, napinając i rozluźniając naprzemiennie swoje pośladki. Poczuj, jak pracują pośladki, poczuj, jak pracuje tylna część twoich ud. Kolana są cały czas na szerokości bioder. Stopy wsparte tylko na piętach, szyja się nie napina. Ciężar tułowia leży przede wszystkim na twoich łopatkach i aktywujesz mięśnie pośladkowe. Góra i góra. Wyprostuj ręce do sufitu, łopatki pozostaw na macie i jeszcze chwilę pracuj pośladkami. 8, wdech, 7, wdech, 6 i wdech, i 5, i wdech, i 4, i wdech, i 3, i wdech, i 2. Raz jeszcze napnij, utrzymaj w górze i wykonaj krótkie pulsacyjne spięcia pośladków. Krótkie pulsacyjne wznosy bioder wychodzące z naprzemiennego rozluźniania i ponownego napinania mięśni pośladkowych. Oddychaj. 4. Jeszcze chwilę. 3. Jeszcze chwilę, ja też czuję pośladki. 2. I jeszcze chwilkę. 1. Powoli rozluźnij pośladki, opuść je na matę. Zbliż do siebie jedno kolano, zbliż do siebie drugie kolano. Rozluźnij lędźwie i pośladki. Pozwól, żeby plecy w dolnym odcinku lekko się zaokrągliły, opadły swobodnie w dół w kierunku podłoża. Spokojny wdech, spokojny wydech. Pokołysz kolanami do boków ciała. Pokołysz się z lewego biodra na prawe, z prawego na lewe. Powoli odstaw na matę jedynie prawą stopę. Na prawym udzie połóż lewą kostkę, a lewe kolano odwiedź od siebie. Chwyć dłońmi za prawe udo i powoli zbliż do siebie prawe kolano tylko do tego momentu, w którym poczujesz delikatne rozciąganie lewego pośladka. I utrzymaj to ustawienie ciała. To ma być naprawdę delikatne rozciąganie, niebolesne. Postaraj się rozluźnić i oddychać. Wdech nosem, wydech ustami. Szyja luźna. Całe ciało luźne. Wytrwaj chwilkę z tym uczuciem rozciągania w lewym pośladku. Najważniejsze to nie wstrzymywać oddechu. Tylko wtedy lewy mięsień pośladkowy naprawdę się rozciągnie. Odstaw powoli prawą stopę na matę, odstaw lewą stopę na matę i teraz na lewym udzie połóż prawą kostkę, odwiedź prawe kolano do boku i powoli zbliż do siebie lewe. Chwyć dłońmi za lewe udo. Zbliż do siebie do momentu, w którym poczujesz rozciąganie prawego pośladka. I ponownie, nie ma to być mocne rozciąganie, tylko umiarkowane, takie przyjemne. I oddychaj, cały czas regularnie oddychasz. Spokojny wdech nosem, spokojny wydech ustami. Szyja jest rozluźniona. Łopatki, potylica wygodnie leżą na macie. Nie napinasz szyi i oddychasz. Cały czas. Mała chwila.
Ok, odstaw lewą stopę i prawą na matę. Przetocz się do leżenia bokiem, głową na wyprostowanej ręce. Odepchnij się górną dłonią od maty i powoli bokiem ciała wróć do siadu na macie. Usiądź w wygodnej pozycji, może to być siad skrzyżny, może to być inna pozycja. Wyprostuj wydłuż kręgosłup, rozluźnij barki. Pozostaw je rozluźnione i zrelaksowane. Wdech, unieś ramiona ponad głowę. Wydech, opuść ku dołowi. Wdech. Wydech. Wdech nosem. Wydech ustami. Jeszcze jeden oddech. Wdech. I wydech. Super. Dzięki.